7 przyczyn podjadania, przez które nigdy nie schudniesz. Karol Pieczka z tej strony, to już kolejny odcinek podcastu Sekrety skutecznego odchudzania. Ostatnio na moim Instagramie, na trener Karol Pieczka, zadałem pytanie obserwującym, z czym mają największy problem, z czym sobie nie radzą na odchudzaniu, i większość napisała słodycze. Podjadanie. No i problem jest poważny, bo duży apetyt, ciągła chęć na jedzenie, na słodycze, na przekąski może zablokować, utrudnić odchudzanie. I w tym materiale dowiesz się, jakie są przyczyny podjadania. I jak się tego pozbyć, jak ograniczyć to podjadanie. I zauważyłem przez lata w tej branży, jak pomagam podopiecznym, z moich usług, oferty skorzystało ponad 17 tysięcy Polaków na dzień dzisiejszy. I właśnie zauważyłem, że problem nie jest w tym, że ludzie nie wiedzą, jak schudnąć, bo tych wskazówek jest bardzo dużo w internecie, ale. Problem w tym, że mają duży apetyt, chęć na słodycze, na podjadanie, i przez to nie potrafią utrzymać się w deficycie kalorycznym. Nie wiedzą, co zrobić, aby właśnie wyeliminować to podjadanie, ograniczyć apetyt. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do konkretów. Siedem przyczyn podjadania. Przez to trudno schudnąć. Siódmy, zacznijmy sobie tak inaczej, niezwykle przewrotnie zacznijmy od siódmego do, do pierwszego. Siódma przyczyna. Zbyt długie przerwy między posiłkami. I często się powtarza w internecie, żeby jeść co 3-4 godziny najlepiej, najlepiej co 3 godziny 5 posiłków dziennie, zgadza się? Znasz te wskazówki? No i to jest mit, to jest bzdura. Absolutnie nie trzeba tego robić. Można jeść co 3 godziny, co 4 godziny. Ważne, aby ten posiłek zjeść. Średnio, właśnie co 3-4 godziny, i aby był zbilansowany. O tym sobie jeszcze porozmawiamy w dalszej części tego podcastu. Szósta przyczyna za mało białka w diecie. Białko jest sycącym składnikiem naszej diety, który oprócz tego, że przyspieszy Twój metabolizm, bo proces trawienia białka jest trudniejszy dla naszego organizmu. Przez co wydatkuje więcej energii, spala więcej kalorii, to przy okazji, po zjedzeniu niewielkiej ilości produktu, najadasz się na dłużej. Dłużej zostaje w żołądku. No na przykład podaje czasami, czym najesz się bardziej: płatki z mlekiem na śniadanie czy jajecznica. No i większość ludzi odpowiada: jajecznica. Zgadza się. A dlaczego? A właśnie dlatego, że jest tam porcja białka i tłuszczy. To są składniki, które cię sycą na dłużej. A węglowodany, wiesz, godzinę się najesz, szybki wzrost energii, później szybki spadek i po godzinie możesz znowu jeść kolejny posiłek. No i to jest błędne koło. Piąta wskazówka to pijesz za mało wody. Przyczyna podjadania. I uczucie głodu czasem mylone jest z pragnieniem. Przez to masz tendencję do jedzenia więcej, do podjadania. Ci się chce pić, a nie jeść. I bardzo często słyszę, Karol, co zrobić, żeby pić więcej wody, i tak dalej, i tak dalej, bo pije za mało. No, o tym sobie jeszcze porozmawiam w dalszej części tego podcastu, gdy będę mówił o tym, jak rozwiązać ten problem. Jednak musisz wiedzieć teraz już, że oprócz tego, że woda nawadnia, tak, jest kluczowa dla naszego zdrowia, no to skutecznie zapełnia żołądek. Pozytywnie wpływa na gospodarkę insulinową, cukrem i hormonalną. Skoro coś wpływa na hormony, no to już powinna się lampka zapalić, że to może również wpłynąć na uczucie głodu lub sytości. Kolejna wskazówka, czwarta, bo zjeżdżamy sobie w dół. Insulinooporność, czyli problemy hormonalne. Przez to zgodzę się, że ludzie mają większy apetyt. Mają tendencję do podjadania. Mało tego, często przy okazji jest mniejsza ochota na aktywność. No i trudno schudnąć. Jak jest duży głód, mała motywacja, chęć na ćwiczenia, no to trudno schudnąć, trudno pozbyć się brzucha. I to jest prawda, ale nadal deficyt kaloryczny sprawdzi się u takich osób, więc to nie jest wyrok, bo czasem piszą mi ludzie, Karol, ja mam insulinooporność, problemy z tarczycą, PCOS i tak dalej, ja mam słabe geny i przez to już chyba nigdy nie schudnę, tyle razy już próbowałam, a później dołączają do mojego programu odchudzającego, do, dopasowujemy odpowiednią dietę, kaloryczność, odpowiednie zbilansowane te, te, te posiłki, ewentualnie jakąś aktywność, choć nie zawsze i chudną. No i jak to się dzieje, kurczę, że chudną 5, 10, 15, 20 kg osoby właśnie przy insulinooporności. Mało tego, niektórzy te insulinooporności się nawet pozbędą przez to, że schudną. O tym, jak schudnąć przy insulinooporności, yy, mówiłem w innym podcaście. Możesz sobie cofnąć i ten podcast się nazywał Odchudzanie przy insulinooporności. Co jeść i jak się tego pozbyć, tam dowiesz się więcej. Jeżeli w Twoim przypadku właśnie ta insulinooporność Ci utrudnia, przeszkadza w odchudzaniu, Kolejna wskazówka, kolejna przyczyna tego, że podjadasz. Masz wzmożony apetyt to sen. Śpisz za mało. Niedobór snu negatywnie wpływa znowu na gospodarkę hormonalną. Poziom kortyzolu rośnie, poziom greliny rośnie i uczucie głodu zwiększa się. Masz większy apetyt, no to prowadzi do spożywania większej ilości kalorii, w szczególności wzmożonego apetytu na słodycze, bo jak się nie wyśpisz, Organizm się nie zregeneruje, to szuka szybkiego zastrzyku energii. Na no gdzie jest szybki zastrzyk energii? Cukru. Najlepiej, prawda? No, raczej nie, żeby mięsko z samego rana zjeść, tylko coś słodkiego, bo wtedy szybko, jest szybki wzrost cukru we krwi. Zgadza się? No właśnie, i to jest błędne koło. A ludzie często skupiają się na tym. Co zrobić, żeby przestać podjadać? Jakieś triki stosują, różne metody, zabiegi, a nie zastanawiają się nad tym, co jest tego przyczyną. Przyczyną jest bardzo często to, że się ludzie nie wysypiają. To jest przypadłość XXI wieku, prawda? Ciągłe, ciągle w biegu, ciągle mało czasu, nie ma czasu na sen, nie ma czasu na regenerację. No i rezultat jest taki, że podjadają więcej, jedzą więcej. No i to prowadzi do nadwagi. Kolejna przyczyna podjadania to jesz za mało błonnika. Błonnik kluczowy, składnik również naszej diety, i ludzie jedzą za mało błonnika, dlatego że jedzą za mało warzyw, za mało owoców, za mało, za mało produktów złożowych, tych ciemnych, takich razowych itd. Tak Graham, przez co po posiłku apetyt i głód szybciej wraca. I znowu jesteś w błędnym kole. Bo szybciej apetyt wraca, szybciej robisz się, głodna, robisz się głodny i znowu sięgasz po kolejny posiłek, po kolejną przekąskę i jesz za dużo kalorii. No właśnie, mówię o tych kaloriach często i od, może od tego powinienem zacząć na samym początku, że kluczowym elementem, aby schudnąć, jest deficyt kaloryczny. Również mówiłem o, o tym w innym odcinku podcastu, co to jest ten deficyt, jak to działa, dlaczego to działa i czy na pewno u ciebie się sprawdzi. Więc możesz sobie posłuchać inny odcinek o tym właśnie deficycie kalorycznym, jak to, jak to obliczyć, ile kalorii w Twoim przypadku i jak to wdrożyć w życie. Kolejna przyczyna to masz przekąski w domu. No i zasada jest prosta: słuchaj, jak masz, to zjesz. Jak nie masz, to nie zjesz, a przynajmniej jest mniejsza, mniejsza szansa na to, że zjesz, bo zanim się ubierzesz, wiesz, do marketu, zanim wybierzesz się do sklepu i tak dalej, to jest szansa, że ci się odechce tych słodyczy, chociaż nie zawsze, domyślam się, jednak czasem, czasem tak może być. Więc nic dziwnego, że podjadasz, skoro masz przekąski w szufladzie, w szafce, masz chipsy, jakieś ciasteczka w domu. Oddaj te ciasteczka, wiesz tam yy, może sąsiadce, niech jej tyłek rośnie, ale nie tobie. No i skoro słuchasz tego podcastu, chcesz schudnąć, to to oznacza, że możesz również zapisać się na darmowy cykl szkoleń, który prowadzę raz w miesiącu, najczęściej w opisie mojego profilu na Instagramie, na Facebooku, w opisie tego podcastu. Czy na TikToku, Instagramie w różnych miejscach możesz zapisać się na darmowy cykl szkoleń i tam dowiesz się więcej na temat tego, jak ograniczyć apetyt, chęć na słodycze, na podjadanie, jak przyspieszyć metabolizm, o najważniejszych zasadach o odchudza na, na odchudzaniu, itd, i dalej, do czego cię gorąco zachęcam, bo przez te szkolenia już przeszło prawie 200 tysięcy Polaków na dzień dzisiejszy, jeżeli ty jeszcze nie no to nie wiesz, co tracisz, więc szybko się zapisz, tym bardziej, że te spotkania są darmowe. Dlatego też je organizuję niezbyt często, raz na jakiś czas. Jednak bardzo często przychodzi tysiące, tysiące Polaków. Dobrze, idziemy dalej. No to w takim razie, jak ograniczyć apetyt i napady na słodycze? Teraz podam te rozwiązania, bo porozmawialiśmy sobie trochę o tych przyczynach, a teraz o rozwiązaniach. Pierwsze rozwiązanie tego, żeby... Ograniczyć apetyt to jedz mniej. Ogranicz. Makarony, pieczywo, płatki kukurydziane, mąkę. Chodzi o węglowodany. I często powtarzam, że można jeść wszystko i schudnąć, no i to prawda. Jednak ograniczenie węglowodanów ułatwi proces odchudzania i kontrolę apetytu. Kolejna wskazówka. Częściej jedz chude mięsa. Chude ryby, chudy nabiał, jajka, rośliny strączkowe. Chodzi o produkty bogate w białko. Wspominałem już o tym wcześniej, że białko to sycący składnik naszej diety i zapewni sytość na dłużej po zjedzeniu niewielkiej ilości produktu. Przyspieszy również metabolizm i ograniczy podjadanie, bo jak najesz się posiłkiem na dłużej, bardziej, no to mniejsza szansa, że będziesz podjadać pomiędzy posiłkami, zgadza się? Warto zjeść przynajmniej 20 g białka na posiłek. Choć to nadal mało, często sugeruję, żeby jeść 30 g białka na posiłek. To na przykład 150 g fileta z kurczaka. Albo to są na przykład 4 jajka, więc wcale nie tak mało, żeby dostarczyć te 20-30 g na posiłek. Jednak to Ci pomoże ograniczyć apetyt. Kolejna wskazówka. Wyśpij się. Jeżeli masz możliwość spać 7, 8, 9 godzin, to warto to zrobić, bo sen jest kluczowy dla regulacji naszego organizmu, regeneracji naszego organizmu, regulacji apetytu, gospodarki hormonalnej. Przez co twój, twój apetyt głód się zmniejszy i łatwiej będzie ci schudnąć, bo jak masz mniejszą chęć na żarcie, no to wiadomo, że dostarczysz mniej kalorii, a to ci pomoże schudnąć. Kolejna wskazówka: zjedz posiłek co 3, co 4, co 5 godzin. Chodzi o to, aby unikać długich przerw, na przykład więcej niż 5 godzin, między posiłkami, aby dostarczać regularnie tą energię, ten posiłek do, do naszego organizmu. Bo czasem widzę, że ludzie na przykład idą do roboty i przez 8 godzin nic nie jedzą, no bo nie ma czasu. Albo tylko podjadają, coś skubią na szybko, tak? I później mówią, Karol, ja nie wiem dlaczego wieczorem mam duży apetyt. Wieczorem mam chęć na podjadanie, na słodycze i wtedy nadrabiam. No właśnie dlatego, że w robocie nic nie jesz, że doprowadzasz do dużego głodu i to później nadrabiasz wieczorami. To nie musi być oczywiście w pracy, być może taki masz styl życia, że jeździsz gdzieś w rozjazdach, przez co zapominasz o jedzeniu, a później nadrabiasz i to jest błąd. Więc musisz na to zwrócić uwagę, żeby zjeść co 3, co 4, co 5 godzin. To nie musi być z zegarkiem w ręku, jednak pamiętaj, żeby regularnie spożywać te Posiłki. Jaki posiłek to może być? Najlepiej jakiś zbilansowany, czyli bogaty w białko, żeby była porcja białka, jakichś warzyw albo owoców, no i trochę węglowodanów, bo węglowodany warto ograniczyć. Żebyśmy dobrze się zrozumieli. To nie chodzi o to, że masz wyeliminować węglowodany. Jestem daleki od tego. Raczej sugeruję, aby ograniczyć, bo to ci ułatwi odchudzanie. To ci przyspieszy metabolizm. Będziesz lepiej się czuć, będzie więcej energii. A widzę przez lata w tej branży, pomagając ludziom schudnąć w różnym wieku, że ludzie mają tendencję do tego, że jedzą chlebek na śniadanie, chlebek do obiadu, chlebek na kolację i chlebek do zupy, i chlebek do tamtego. Jest za dużo węglowodanów, i to jest znowu jest błędne koło, przez co jedzą więcej, podjadają, no i brzuch rośnie. Kolejna wskazówka, jak ograniczyć apetyt i napady na słodycze, to. Wypij minimum półtorej litra czystej wody. Woda może być gazowana, możesz dodać liście mięty, może trochę cytryny, pomarańcza wrzucić. Saszetkę herbaty można dodać, żeby tą esencję puściła ta herbata. Tak do smaku, żeby łatwiej było Ci to wypić. Wodę najlepiej trzymaj w zasięgu ręki, bo to też sprawia, że o niej pamiętasz. I czasem ludzie mówią, tak Karol, ja mam wodę w domu i jakoś jej nie piję. No tak, jak stoi w drugim pokoju, to zapomnisz. Musisz mieć w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, żeby po nią sięgnąć i się napić. Wtedy będziesz pamiętać, żeby, żeby to zrobić. Oprócz korzyści zdrowotnych, które płyną za tym, że pijesz więcej wody, no to twój apetyt również się zmniejszy. Kolejna wskazówka, rada, aby ograniczyć apetyt, to nie trzymaj słodyczy przekąsek w domu. Prosta sprawa. Po co testować swoją silną wolę? Jak nie masz przekąsek pod ręką, no to zmniejsza się szansa, że je zjesz. Kolejna wskazówka to nie rezygnuj całkiem ze słodyczy. Jeszcze raz powtórzę. Nie rezygnuj ze słodyczy, z przekąsek. Ta zasada powinna być na samym początku w zasadzie, bo jest najważniejsza, jest kluczowa. Bo zakazany owoc kusi najbardziej. Zgadza się? Jak sobie czegoś odmawiasz, przez tydzień, przez dwa, przez trzy, dopóki jest motywacja, to super, dajesz radę. Jednak po czasie, no ile można sobie wszystkiego odmawiać? Zgadza się? I w końcu sięgasz po ten batonik, po te ciastko, po te chipsy i wtedy nadrabiasz wszystko. To jest głupota. W jaki sposób to wygląda w praktyce u mnie? No, na przykład co weekend, na przykład co sobotę albo co drugą sobotę. Jedziemy sobie na pizzę, czy jakiegoś kebaba sobie zamówię, czy zjem coś słodkiego. W tygodniu też się zdarzy, że jem coś słodkiego, tak? jednak to nadal jest może 5% mojej diety, mojego odżywiania codziennego. Więc pozwalam sobie na to tylko w mniejszych ilościach. Też prawda jest taka, że trzymam się zasad, tych, których tutaj opisuję w tym, w tym materiale, o których ci teraz mówię. I nie mam takiego apetytu, chęci na słodycze. Więc to, co teraz mówię, to wynika z praktyki. Te wskazówki to są lata moich doświadczeń, które u mnie się sprawdzają, u moich podopiecznych. To nie jest tylko teoria. To się sprawdza, jeżeli oczywiście wdrożysz to w, to w życie. Więc też mam mniejszy apetyt, przez to mogę rzadziej jeść te słodycze, ale nadal je jem. I Tobie również to proponuję. Więc podsumujmy, podsumujmy sobie to wszystko. Myślę, że już zaczynasz rozumieć, że wdrażając nawet dwie, trzy wskazówki z tego materiału, z tego podcastu, idziesz w dobrą stronę. Twój apetyt będzie się zmniejszał, kontrola apetytu będzie łatwiejsza, a to pomoże ci w konsekwencji w odchudzaniu. Łatwiej będzie ci schudnąć. I Myślę również, że już rozumiesz, że problem nie jest w tym, że ludzie nie wiedzą jak schudnąć, bo tych diet, wskazówek dietetycznych, żywieniowych jest mnóstwo. Ludzie wiedzą o tym, żeby pić więcej wody, żeby jeść więcej warzyw, owoców, żeby jeść chude produkty i tak dalej. Jednak co z tego, jak popełniają mnóstwo innych błędów, przez co mają rozchwiany apetyt, duży głód i nie potrafią trzymać się deficytu kalorycznego. I co z tego, że wiesz, jedzą... Zdrowo, jak wieczorami nadrabiają i drapią się po głowie, z czego to wynika. No właśnie, ty już wiesz, z czego to wynika. Jeżeli słuchasz ten materiał, słuchasz ten podcast, uważasz, że jest wartościowy, to zostaw komentarz pod tym materiałem, albo prześlij innej osobie, może koleżance, może koledze. Która również chce zadbać o, swoją zdro o swoje zdrowie, o sylwetkę. W ten sposób pomagamy większej ilości Polaków. Sam mogę dotrzeć do wielu osób, jednak z Twoją pomocą dalej. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, Karol Pieczka. Cześć.